Ja nie pamiętam, czy wam kiedykolwiek opowiadałam, dlaczego tak bardzo ciężko mi było wrócić tutaj do Portugalii, bo to już jest mój piąty raz, szósty raz w Portugalii. Bardzo dużo dobrego przeżyłam tu i bardzo dużo złego. Opowiadałam chyba wam w jednym z vlogów, ale nigdy jakoś tak konkretnie nie. Ale powiem wam szczerze, że teraz jak jestem tutaj sama i mogę tego wszystkiego doświadczyć sama, to moja miłość wraca i za to właśnie kocham Portugalię. Spójrzcie tylko za mną. Spójrzcie, jak tu jest pięknie. To jest po prostu raj. Jeszcze znalazłam takie miejsce, o to mi chodziło właśnie, żeby ta plaża nie miała wielu ludzi i nie ma. Także lecę się wykąpać. Wiecie co, ale takich ekstremalnych rzeczy, co ja się dzisiaj nie spodziewałam. Jest upalnie, jest przepięknie. Także nie przeszkadza mi to i w końcu mam to, po co tutaj przyszłam. Podlinkuję wam później tą plażę, jeżeli będziecie chcieli znaleźć to miejsce, bo jak widzicie, nikogo tu nie ma. Spotkałam tylko jedną osobę. Idę już do tej plaży i sprawdźcie, co znalazłam tam w dole, ukryta. To jest niesamowite. Ja nie wierzę, ja mam wrażenie, że ja śnię. Autentycznie. Ja mam wrażenie, że śnię. Jest przepięknie. Boże, patrzcie, co ja tu znalazłam. Jest cholernie stromo, ale znalazłam plażę malusią. Tylko dla mnie, zobaczcie, to jest dosłownie na dwie osoby i tam jest woda, także misja udana. Dzisiejszy dzień uważam za piękny i spełniony, a jeszcze połowę dnia przede mną, także zobaczymy, co dalej mnie czeka. Teraz muszę się wyłączyć, bo jest bardzo stromo i muszę bardzo uważać. Wzięłam ze sobą baterii, także będę się streszczać, o ile będzie mnie w ogóle słychać. Jestem przeszczęśliwa, mam nadzieję, że vlog wam się podoba. Widoki są nie z tej ziemi. Póki co chyba nie spotkałam jeszcze czegoś tak wspaniałego, jak to, co teraz widzę, mimo że w Hiszpanii było przecudnie. No ale no, sami musicie przyznać, że to, co jest tutaj, jest niesamowite, a to, że jestem w ogóle jeszcze sama. Tutaj nie ma nikogo wokół mnie, to już w ogóle robi dla mnie plus 100 do tego wszystkiego, bo czuję się, jakbym odkryła coś nowego i to jest coś niezapomnianego. Jak chcecie, podlinkuję wam to miejsce, nie ma problemu. A ja idę teraz w końcu się zanurzyć w wodzie. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So, can we just slow down? Kochani, zgadnijcie, co się wydarzyło. Może możecie poznać po tym, że jestem bliżej was. Nagrywam telefonem. Moja kamera, może wam wstawię gdzieś tutaj, co się wydarzyło. Ten cholerny, przeklęty tripod się znowu złamał. Jak kamera nagrywała, kamera się przewróciła do wody i się zalała. Także jestem bardzo, bardzo... bardzo niepocieszona tym faktem. Liczę na to, że albo wysuszy się, albo po prostu już w Anglii oddam ją do naprawy. Nie chcę sobie zepsuć humoru, bo jest zbyt pięknie, żeby sobie zepsuć humor. Spójrzcie za mną, kolejna plaża, którą odkryłam.
nikogo tutaj nie ma. Miałam być dzisiaj w 4 różnych miejscach. Jestem dopiero w pierwszym. Nie spodziewałam się, że będzie tutaj tyle do odkrycia. Niestety będę nagrywać z telefonu. Jakość będzie gorsza, ale i tak razem będziemy mogli popodziwiać dalej. Także ja się nie poddaję. A, jeszcze przy okazji ta meduza portugalska mnie ugryzła. Na szczęście tylko piecze lekko. Nie jest jakoś to straszne. Miałam ocet ten apteczny, więc sobie odkaziłam nogę. Ale no... co tu się dzieje w ogóle? Ale nie poddaję się. Dla tych widoków nie warto się poddawać. I tak jestem bardzo szczęśliwa. Teraz jesteśmy w Albuferia, o ile tak to się wymawia, bardzo pięknie. Wylądowałam tu przypadkiem, bo muszę kupić dla swojej koleżanki prezent urodzinowy. No i w tym miasteczku wylądowałam, pomyślałam, że będzie fajnie kupić z Portugalii. No i przepięknie tu jest, nie spodziewałam się, że będzie aż tak wspaniale. Ja już jestem gotowa do snu dzisiaj w takich warunkach i jeszcze jutro w samochodzie, ale powiem wam szczerze, nie narzekam, bo ten samochód jest duży, wokół mnie są klify, za mną jest ocean, jestem w ogóle tutaj sama, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie odpukać, także ja się szykuję już do snu, świecę się, pokremowałam się już, nawet się nie przebieram, no bo nie ma po co. Z rana wam pokażę, wy nie widzicie, ja słyszę i widzę jeszcze, ale z telefonu to nie da się zobaczyć, jest naprawdę pięknie, także pobudka z samego rana na wschód słońca i pokażę wam, jak tutaj jest. Także dobranoc i widzimy się jutro. Dzień dobry, tak jak wam obiecałam, witam się przy wschodzie słońca z wami. To była koszmarna noc, wiecie. Było tak zimno, ja się nie spodziewałam. Bardzo wiatr wchodził w szczeliny wszystkie, mimo że wszystkie okna pozamykałam. To po pierwsze. Po drugie, tutaj, gdzie chciałam zostać, nie zostałam w końcu. Teraz przyjechałam z powrotem do tego pięknego miejsca. Dlatego, że w nocy... nie wiem, czy to były prostytutki, tak mi się wydaje. No tutaj się zjechały 2 samochody i nie było ciekawie. Jeszcze dziewczyna lokalna mnie trochę nastraszyła, powiedziała, że nie jest tutaj zbyt bezpiecznie, więc wróciłam do miasta i po prostu zaparkowałam na takim parkingu, gdzie po prostu wiedziałam, że nic mi nie grozi. No i teraz tak, i teraz
I po tej nocy po prostu wiem, że muszę wynająć hotel jakiś na tą noc, bo jednak samemu tutaj nie jest zbyt bezpiecznie, na to wychodzi. Ale to nic, przeżyłam. Jeszcze komary w ogóle. Komary to już inna historia. Wchodzę do samochodu, było strasznie zimno. Teraz się ogarniam i idę na kawkę. Wiecie co, przebrałam się szybko i pomyślałam, że w sumie skoro jesteśmy tuż nad oceanem, to pójdźmy najpierw na plażę, a dopiero później na kawę, bo jest bardzo gorąco. W nocy było okropnie zimno, wiało z każdej strony i nie miałam nic, żeby przykryć, ale jak już dzień nastał, to jest bardzo gorąco, także chodźmy. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. I pomyślałam, że poświęcę chwilkę, żeby wam opowiedzieć, jak dotychczas mi się podoba, bo tak wcześniej zauważyłam, że to, co robiłam, to bardziej z ekscytacją do was mówiłam, a teraz tak na spokojnie tutaj oby mnie było słychać, nie wiem. Chciałabym wam po prostu powiedzieć moje odczucia. Naprawdę Portugalia jest niesamowita. Nadal się zmagam jednak z takim, no, z różnymi wspomnieniami ciężkimi, ale staram się w ogóle o tym nie myśleć i doceniać to, co jest wokół mnie. Nie będę. Nie polecam, chyba że macie wyposażenie, materac, coś od komarów i jesteście we dwójkę, dlatego że dziewczyna ostrzegła mnie, że może być niebezpiecznie w niektórych rejonach i faktycznie właśnie, tak jak wam wcześniej mówiłam, w nocy nie było zbyt dla mnie ciekawie i po prostu stresowałam się. Także co do destynacji, jestem bardzo zadowolona. Samochód zawsze, zawsze wynajmujcie samochód, jeżeli macie prawo jazdy, bo nigdy autobusem nie dojedziecie do takich miejsc ukrytych, a samochodem zawsze możecie, więc to jest coś, co na pewno wam mogę poradzić. Szkoda mi tej kamery też. No ale cóż, mam nadzieję, że uda mi się ją naprawić, gdyż to będzie kosztowało pewnie sporo. Ale co zrobię? No i tak. Ja dzisiaj będę mniej nagrywać, bo stwierdziłam, że zbyt dużo nagrywam i na tym się skupiam, a chcę wchłonąć bardziej ten klimat i po prostu poczuć się fajnie. Także na pewno będę telefon częściej odkładać dzisiaj. Ale jakieś tam urywki na pewno jeszcze wam pokażę. Dotarliśmy do kolejnego celu. Będę wszystko wam podlinkowywać. Tutaj jest taka jaskinia. Zapewne tam lepiej, żebym nie wchodziła. Chociaż może skuszę się zaraz, żeby wam pokazać środek. Tutaj mamy piękną latarnię morską. Jak widzicie, po raz kolejny nie ma nikogo. Takie są moje cele zawsze w podróżnicze. Znachodzić miejsca, w których nie ma nikogo. Póki co mi się zawsze to udaje, także jeżeli macie ochotę na taką wycieczkę, gdzie nie będzie zbyt wielu ludzi, tak, to możecie skorzystać z linków, które wam podeślę, a spójrzcie teraz tutaj.
So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. Zatrzymałam się na chwilkę, żeby wam pokazać ten widok. Jestem teraz na trasie do punktu Picota. To jest jeden z najwyższych punktów, o ile nie najwyższy w Portugalii. Jestem właśnie w górach Monchique. Jest przepięknie. Ale czego innego można byłoby się spodziewać? Zabłądziłam dwa razy, ale bardzo kochany pan mi pomógł. Powiedział mi, jaka jest trasa, także już jesteśmy na dobrej drodze. Ale za mną są takie widoki. Bardzo mi wspomina to góry w Hiszpanii. Pamiętacie, jeżeli śledziliście mnie wtedy, gdzie byłam, niedaleko Alicante, to mi bardzo przypomina klimatem właśnie tamto miejsce. No ale co się dziwić, to jest ten sam półwysep. Czy wy widzicie to samo co ja? Bo mi się wydaje, że ja śnię. To jest niesamowite. Miałam iść dzisiaj na jakieś jedzenie wieczorem, ale jakoś nie czuję się najlepiej, więc zmiana planów. Przyjechałam na plażę, na której byłam w tamtym roku już. Poczekam na zachód słońca, wrócę do hotelu, prześpię się, odpocznę trochę i to by było na tyle. Już niedługo będzie zachód słońca, ja już jestem na plaży. Spójrzcie, jak jest pięknie, to słońce jest niesamowite. W ogóle to będzie mój pierwszy zachód słońca bez chmur, bo w Anglii nawet jak próbujemy z serwisu złapać jakiś ładny zachód słońca, to słońce najpierw się chowa za chmury i już później nie widać, jak się chowa za horyzont. Także będzie bardzo fajnie zobaczyć pełen zachód słońca dzisiaj. Czas się pożegnać z wami i z Portugalią. Jest mi przykro, mimo że to było bardzo duże wyzwanie, to i tak jest mi przykro, że odlatuję.